W poniższym przykładzie cena jest wynikiem zsumowania trzech kosztów i marży obliczanej jako narzut na koszty i wynoszącej 30%. W procesie produkcyjnym dwa z tych kosztów nie mogą być zmienione, ale wysokość trzeciego w dużej mierze zależy od producenta i to głównie od niej zależy jakość produktu. Obecnie cena wynosi 1199,90 zł. Producent otrzymał propozycję zakupu partii towaru po cenie 999,90 zł. Musi obliczyć, ile musiałby wynosić koszt zmienny, aby przy niezmienionym narzucie marży procentowej uzyskać taką cenę. Wiele osób w takim przypadku zaczęłoby wpisywać w komórkę C4 różne kwoty, obserwując wynik w komórce C7. Po kilkunastu lub kilkudziesięciu próbach doszłoby do ceny 999,90. Można to zrobić prościej, wykorzystując polecenie Szukaj wyniku, które znajdziemy na karcie Dane, Analiza warunkowa, Szukaj wyniku. W oknie Szukanie wyniku wprowadzamy adres komórki C7, która ma przyjąć wartość 999,9 oraz adres komórki, którą wolno Excelowi zmieniać, aby uzyskać pożądany wynik w C7, czyli C4, koszt zmienny. Wprowadzenie lub nie symboli dolara w adresach komórek nie ma w tym przypadku znaczenia. Klikamy przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno z informacją o tym, że udało się uzyskać taki wynik. Jeśli wybierzemy OK, nowe wartości zostaną wprowadzone do arkusza. Jeśli wybierzemy Anuluj, przywrócone zostaną poprzednie. Wartość zmieniana przez polecenie Szukaj wyniku jest szacowana bardzo dokładnie, aż do 12 miejsca po przecinku. Nie każde zadanie, które postawimy przed tym poleceniem, będzie miało rozwiązanie. Spróbujmy ograniczyć tak koszty zmienne, aby cena wynosiła 444. Zmieniamy komórkę C4. W przypadku braku rozwiązania Excel wyświetli komunikat "Nie znaleziono rozwiązania". Jeżeli zadanie ma więcej niż jedno rozwiązanie, pokazane zostanie wyłącznie pierwsze, jakie uda się znaleźć komputerowi. Nie zostaniemy poinformowani, że istnieje więcej możliwych rozwiązań. Więcej opcji wyszukiwania wyniku oferuje dodatek Excela Solver, w którym możemy definiować wiele zmiennych oraz warunków poszukiwania wyniku.